On z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. I ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, historia Jonasza, którą dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu i też w tym wspomnieniu Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus mówi o Jonaszu, o jego znaku, to jest jedna z najbardziej fascynujących chyba historii w Biblii. Ja osobiście bardzo ją kocham, dlatego że Jonasz jest, myślę, patronem kaznodziejów. Dlaczego? Zaraz do tego dojdziemy. I to bardzo wyjątkowym patronem. Ale pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, żeby dobrze zrozumieć to, co Pan Jezus mówi i to, o co chodzi w historii Jonasza, to pytanie, o jakim znaku Pan Jezus mówi? Zobaczcie, mówi, że to plemię, w którym przyszło mu żyć wtedy, w tamtym czasie, to pokolenie, mówi, jest przewrotne, bo ciągle go prosi o jakieś znaki, ciągle Boga prosi o znaki, czyli żeby się Bóg uwiarygodnił. I mówi, nie będzie żadnego innego znaku poza jednym. Mówi, nie będę się tłumaczył i nie będę udowadniał, że warto mi zaufać, że warto mojemu Ojcu zaufać, bo macie tylko jeden znak. I mówi, tym znakiem jest znak Jonasza. Czy kiedyś myśleliście, co to znaczy? Znaczy, na czym polega znak Jonasza? Mamy pewną zagwozdkę, dlatego że ten fragment jest u dwóch ewangelistów. Tutaj u Łukasza, jeszcze Mateusz o tym wspomina. Tylko niestety inaczej to zapamiętali. Inaczej zapamiętał Mateusz, inaczej zapamiętał Łukasz. Bo zauważcie, że Łukasz w tym fragmencie mówi, że tak jak Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak Syn Człowieczy będzie znakiem dla tego pokolenia. Mateusz mówi inaczej. Mateusz mówi, tak jak Jonasz był 3 dni i 3 noce w brzuchu wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w brzuchu ziemi i potem powstanie. Więc mówią trochę o czymś innym. Ale mamy dzisiaj Łukasza. I to jest genialny trop do tego, co chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Myślę, że to Pan Bóg taką pieczątkę mi w ogóle daje. Dobrze gadasz. Dlaczego? Na czym polega ten znak Jonasza względem tego, co mówi święty Łukasz? W jakim sensie Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy? Czy kiedyś myśleliście o tym, dlaczego Jonasz nie chciał pójść do Niniwy? Mam nadzieję, że kojarzycie historię Jonasza, nie? Jest bardzo sprawiedliwy Żyd, ma piękne imię. Jonas hebrajskiego to znaczy gołębica, czyli jest w ogóle nieskazitelny jak gołębica. Zaczyna się księga Jonasza od tego, że to był najsprawiedliwszy w ogóle i najbardziej wierzący w Boga Żyd, jaki tylko mieszkał w tamtym pokoleniu. I wszystko było dobrze, dopóki Pan Bóg o coś nie poprosił. Nie, to jest tak często. My też jesteśmy bardzo wierzący i bardzo Panu Bogu ufamy, dopóki nie dostaniemy prośby, która nam się nie podoba. Nie? Jonasz też był święty nad świętymi, aż dostał prośbę. Do niego przyszedł Pan Bóg i mówi, słuchaj, mam taką sprawę, trzeba by pójść do Niniwy, do stolicy Asyrii, i trzeba by tam ogłosić nawrócenie, bo chciałbym się nad nimi zmiłować. No to tyle go widzieli, Jonasza. Obrócił się dokładnie w drugą stronę świata, bo się udał na statku, jak pamiętacie, do Tarszisz. To jest dokładnie po drugiej stronie świata niż Niniwa. Czyli po prostu uciekł na drugi koniec świata. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście, dlaczego Jonasz tak zareagował? Czemu to wzbudziło w nim aż taki bunt? No bo chyba nie chodzi o to, że Jonasz nie chciał innym narodom głosić dobrej nowiny o Bogu. No chyba nie o to tylko chodziło, nie? Kochani, to jest bardzo osobista sprawa. Niniwa to jest stolica Asyrii.
To jest kraj, który przez pokolenia wyrządził Izraelowi największe i najgorsze możliwe szkody. Oni najechali Ziemię Świętą kilkukrotnie. Było kilka tak zwanych, jeżeli pamiętacie, niewoli babilońskich. Oni uprowadzali 3/4 narodu do niewoli. Mieli taki zwyczaj Asyryjczycy, że kiedy pokonali Izraela, to wysypywali wszystkie ziemie nadające się do uprawiania zboża solą. Wiecie po co? Że nawet gdyby się udało kiedyś Żydom wrócić z powrotem do swojego kraju, powiedzmy, nie wiem, po 100 latach, to żeby z głodu pomarli, bo się tam nic nie będzie dało hodować, nie będzie się dało nic uprawiać. Bo cała ziemia będzie zasolona. Tak robili Asyryjczycy. To nie było tylko wygrywanie wojen. Oni po prostu dewastowali te narody do zera. Wszystkich, którzy cokolwiek umieli, uczonych, budowniczych, rzemieślników, jeżeli ktoś miał jakąkolwiek zdolność, wszystkich uprowadzali do niewoli, tak żeby w kraju zostali tylko ci, którzy nic nie potrafią. Chodziło o to, żeby po prostu kraj się nigdy nie odrodził. Uwaga, tym jest, kochani, Niniwa dla Żyda. Na czym de facto polega ta prośba, którą Pan Bóg mu składa? Kochani, to nie jest prośba. Pan Bóg poprosił Jonasza prawdopodobnie o jedną z najtrudniejszych albo o najtrudniejszą rzecz, jaką mógł go poprosić, bo on go poprosił tak. Jonasz, słuchaj, chcę, żebyś poszedł do ludzi, którzy ci zrujnowali kraj, spalili miasto, zgwałcili żonę, zabili dzieci i żebyś im powiedział, Bóg wam chce przebaczyć. Bóg ma litość nad wami i jeżeli tylko zechcecie przyjąć nawrócenie, on się nad wami zlituje. Nie ukaże was. I dlatego Jonasz się obrócił i poszedł na drugi koniec świata. Bo został poproszony o najtrudniejszą rzecz na świecie. Został poproszony o to, żeby pójść do swojego wroga, który go nienawidzi i powiedzieć mu, że Bóg ma nad nim miłosierdzie. Panie, kiedy Pan Jezus mówi, że nie będzie dany temu pokoleniu żaden inny znak poza znakiem Jonasza, to o tym mówi. Mówi, że Bóg chce się zmiłować nad wszystkimi, którzy są źli. Że tak jak Jonasz poszedł ogłosić to miłosierdzie tym ludziom, tak mówi Syn Człowieczy dla tego pokolenia ogłosi to miłosierdzie całemu światu. I kochani, zobaczcie, co się stało. Ja kocham tę historię. Jak pamiętacie, Jonasz, kiedy uciekał na drugi koniec świata, powiedział, w życiu tam nie pójdę. W życiu mi nie powiem, że mają się nawrócić. Bo jeszcze się okaże, że Bóg im przebaczy i co? I ja też będę musiał, nie? Pamiętacie, że po drodze tam była ta cała burza, nie? Wyrzucili go w morze, połknęła go wielka ryba i po 3 dniach, jak mówi dosłownie Księga Jonasza, ryba zwymiotowała Jonaszem na brzegu przed Niniwą. Naprawdę, tam, gdzie jest napisane, że go wyrzuciła na brzeg, dosłownie napisane, że wieloryb zwymiotował. W sensie nie był w stanie wytrzymać Jonaszem w środku. On był tak przeżarty po prostu złością, niechęcią, żółcią i tak dalej, że wielorób nie wytrzymał. Po prostu zwymiotował. Pomyślcie, jak musiał wyglądać Jonasz. Ja wiem, że to jest tylko oczywiście parabola, ja wiem, że to jest przypowieść, kochani. Ale pomyślcie, jak musiał, idźmy tą przypowieścią, nie? Jak musiał wyglądać Jonasz po 3 dniach w sokach żołądkowych. Jakbyście spędzili 3 dni w brzuchu jakiegoś zwierzęcia, nie? Śmierdzielibyście niemożebnie. Tam są kwasy same, nie? Bylibyście sini, pomarszczeni. Tam w środku były pewnie plankton, ślimaki, wodorosty na czole, ślimak na oku, nie? 3 dni. Kochani, bo on tego poranka, kiedy wieloryb zwymiotował nim na brzeg, poszedł do Niniwy. Taki poszedł. To jest przepiękny obraz. Tam wchodzi nędza i rozpacz do tej Niniwy. Jak słyszeliście, to było tak wielkie miasto, że 3 dni musiał iść, żeby to miasto przejść. Nie wiem, co to było za miasto. To trudno mi sobie wyobrazić, jak miasto musi być wielkie, żeby to 3 dni trzeba było iść przez to miasto, nie? No ale szedł 3 dni. Wygłosił najbardziej żenujące kazanie w historii kaznodziejstwa. Pamiętacie, jakie mówił kazanie? Mówił tylko jedno zdanie. Jeszcze 40 dni i wszyscy zginiecie. Koniec kazania. Czujecie, jakbym tu przyjechał do Lublina, nie? 3 dni mamy. I bym przez 3 dni codziennie wychodził na ambonę i mówił jedno zdanie. W poniedziałek. Słuchajcie, Lublinie, jeszcze 40 dni i wszyscy zginiecie. Amen, cześć. I poszedł, nie?
I tak każdego dnia. Jonasz tyle powiedział, na tyle go było stać. Był tak zły, że musi to robić, że mówi, nie ogłoszę im miłosierdzia. Powiem, że 40 dni i wszyscy zginą. Jak się to skończyło? To jest niewiarygodna historia. Mieszkało tam ponad 100 tysięcy ludzi, tak mówi Księga Jonasza. Wszyscy się nawrócili. Nawróciły się nawet krowy i świnie. Jest napisane, że krowy i świnie się ubrały w wory pokutne i zaczęły pokutować. Takie było potężne słowo Jonasza. Mam wrażenie, że Pan Bóg tam do kogoś pewnie w moim życiu dotarł z jakimś nawróceniem, ale krowy to mi się jeszcze nie udało. Ten miał tak potężne słowo, że nawróciło się 120 tysięcy Niniwitów i krowy i świnie. I co zrobił? Wyszedł z drugiej strony tego miasta, na takie wzgórze wszedł, żeby widzieć miasto. Zobaczył, że całe miasto zaczęło pokutować. Wszyscy się oblekli w wory i zaczęli pokutować. To siadł pod drzewem i się obraził na Boga, bo mówił, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że się zlitujesz nad nimi, oni się nawrócą i ty im przebaczysz. Kochani, tak się kończy Księga Jonasza. Tam nie ma nic dalej. Nie ma tak, że Jonasz się potem nawrócił. Jonasz siedzi obrażony. Jak pamiętacie, tam jeszcze Pan Bóg mu dołożył trochę, bo on siedział pod takim krzewem Recenusa i on mu dawał cień. I Pan Bóg robaczka wysłał, żeby mu zeżarł ten liść. Ten się jeszcze bardziej obraził, nie? Ty mi Boże w ogóle, ty mi nawet cienia nie dajesz, nie? I tam się kończy księga. Nie wiemy, co było dalej z Jonaszem, kochani. I zobaczcie, Pan Jezus mówi, to jest niewiarygodne. Jak ma wybrać z całej historii Izraela jeden przykład, jeden znak, to nie wziął, nie wiem, Dawida, Mojżesza, Abrahama, Jakuba, no wielkie postaci, nie, Starego Testamentu, czy którąś z kobiet, nie wiem, Judytę, Tamar, Esterę. Miał wiele fantastycznych postaci, nie? Nie, wziął tego gościa i mówi, to jest dla was znak. Bo czego to jest znak? Że w największej nędzy Bóg może robić największe rzeczy. Że nawet jak Bóg ma najgorszego kaznodzieje w historii kaznodziejstwa, który nie ma najmniejszej ochoty zrobić to, o co go Bóg prosi, to Bóg potrafi w takiej nędzy zrobić takie rzeczy. Że się nawraca 120-tysięczne pogańskie miasto i nawracają się krowy i świnie. Że jak tylko Bóg dostanie dostęp do ran i blizn człowieka, kochani, to, co miał Jonasz, to były właśnie jego rany i blizny. On dlatego nie chciał tam pójść, bo czuł się tak poraniony tą relacją z Asyryjczykami, że mówi, nie, ja tu nic nie zrobię. Mówi, jestem tutaj tak zraniony, że ja tu nic nie mogę. A Bóg go prosi, Jonasz, pozwól mi tą raną twoją. Pozwól mi w niej działać. I okazało się, że właśnie tam, w tej ranie, w tej jego największej krzywdzie, Bóg okazał taką potęgę. Tam, gdzie go najbardziej bolało. Kochani, od początku wam o tym mówię, bo chciałbym, żebyśmy zobaczyli i dzisiaj właśnie na tym skończymy. Do tego dojdziemy w konferencji. Że kiedy człowiek, tak jak mówiłem, pierwszego dnia rozpozna, gdzie ma te rany i blizny i na czym one polegają. Potem, kiedy zobaczy, co Jezus chce z nimi zrobić, że chce tam podejść, tak jak wam mówiłem wczoraj. Że może wejść nawet na samo dno najgłębszego grobu, gdzie jesteś poraniony. Jeżeli tam się go wpuści do tego grobu, to właśnie to może zrobić. Co to znaczy więcej i jak to się dzieje w konferencji po mszy? Amen. Moi drodzy, tak jak od trzech dni wam tutaj próbuję opowiedzieć, mam nadzieję, że dzisiaj dotrzemy do, znaczy musimy, do finału i spróbujemy się przyjrzeć tej jakby ostatecznej rzeczy, którą Pan Bóg chce w nas zrobić, czyli jak to jest, że nasze rany, nasze zranienia, nasze blizny, nasze trudne miejsca mogą stać się błogosławione. Chciałbym, żebyście posłuchali oczywiście fragmentu Pisma. Poprowadzi nas dzisiaj Izajasz, a raczej Ezechiasz u Izajasza, bo to historia króla Ezechiasza zapisana w 38 rozdziale Księgi proroka Izajasza. Proszę, posłuchajcie. W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa,
przyszedł do niego i rzekł mu tak. Tak mówi Pan, rozporządź twoim domem, bo umrzesz i nie będziesz już żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana, a mówił tak. Ach, Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem to, co jest miłe Twoim oczom. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści. Idź, by oznajmić Ezechiaszowi. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę i widziałem Twoje łzy. Uzdrowię Cię. Za 3 dni pójdziesz do świątyni pańskiej. Oto dodam do Twego życia 15 lat. Wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem. Powiedział też Izajasz, weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a będzie zdrów. Ezechiasz zaś rzekł, a jaki znak upewni mnie, że wejdę do świątyni pańskiej? Izajasz odrzekł, niech ci będzie ten znak od Pana, że spełni on tę rzecz, którą przyrzekł. Oto ja cofnę cień wskazówki zegarowej o 10 stopni, po których słońce już zeszło na słonecznym zegarze Achaza. I rzeczywiście cofnęło się słońce o 10 stopni, po których już zeszło. Oto Słowo Boże. Przepraszam. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy się chwilę zajęli tym tekstem. Musicie mi dać tak z 15 minut takiego myślenia, o czym ten człowiek gada, bo musimy sobie rozkminić, co się tu dzieje w tej opowieści, bo ona nam, myślę, w doskonały sposób spróbuje wytłumaczyć, no właśnie, na czym polega to Boże działanie w naszych zranieniach, bliznach i tak dalej, że może stać się coś niezwykłego. Jest takich historii, które to wyjaśniają sporo w Biblii, ale ta już od bardzo wielu lat jakby niezwykle do mnie dociera, bo jest w taki dosyć też zabawny sposób opisana i pokazuje też fantazję jakby Pana Boga. Żebyście dobrze zrozumieli tę historię. Mamy króla Ezechiasza, jeden z władców Izraela, który, jak słyszeliście na początku tego rozdziału, okazuje się, że jest śmiertelnie chory. Bardzo lubię to wyrażenie Izajasza, kiedy mówi do niego, że umrzesz i nie będziesz już żył. No nie? Czyli tak jakby można było umrzeć i jeszcze żyć. Mówi, ty jesteś w takiej sytuacji, że umrzesz i to już będzie tak, że naprawdę nie będziesz żył. Nie? Jest bardzo poważnie. Jak się okazuje z tego tekstu, Izajasz ma jakiegoś wrzoda, nie Izajasz, tylko Ezechiasz, ma jakiegoś wrzoda. Nie? Bo słyszeliście potem o tym, że kazał mu tam natrzeć tego wrzoda tym plackiem. Do tego zaraz dojdziemy. Co to znaczy, kochani? Tam, gdzie jest słowo wrzód po hebrajsku, jest dosyć trudne słowo, dlatego że jakby oni nie mieli pojęć medycznych, nie? Więc tam dosłownie jest takie wyrażenie hebrajskie, które mówi, że coś toczyło jego ciało, coś jadło jego ciało, tak można by powiedzieć. Najprawdopodobniej, gdyby patrzeć tak z dzisiejszego punktu widzenia, nie? Z medycyny, którą znamy, to najprawdopodobniej król Ezechiasz miał po prostu raka, co nie? Jakby nie byli w stanie tego nazwać, no bo nie wiedzieli, co się dzieje w ciele człowieka, nie było takiej medycyny jak dziś, która mogła tam zajrzeć, tylko coś go od środka po prostu zjadało. No, po naszemu to jest po prostu jakiś rodzaj raka. I okazuje się, że jest w jakimś takim stadium tego raka, że jak słyszycie, no jest po prostu śmiertelnie chory, że po prostu już umiera. No i przychodzi do niego ten prorok Izajasz, bo go tam zawezwał król, mówi, że ja umieram tutaj, co tu robić, może masz jakieś słowo od Pana. No i mówi Izajasz tak, mówi, rozporządź twym domem, bo inaczej po prostu umrzesz i nie będziesz już żył. Co to jest to słowo, gdzie on mówi do niego, rozporządź twoim domem? Tam dosłownie, można by to przetłumaczyć, że on mówi, zaprowadź porządek w twoim domu, bo w twoim domu jest pewnego rodzaju nieporządek. Kochani, w czym rzecz? To jest bardzo dziwne wezwanie, dlatego że gdyby się przyjrzeć historii króla Ezechiasza, to był naprawdę jeden z najbardziej porządnych króli, jakich kiedykolwiek miał Izrael. I nie chodzi mi o porządek w komnatach, nie? Tylko chodzi mi o porządek w sercu. Kochani, żebyście zobaczyli skalę tego, o co tu chodzi. Jaki to był król? Jak słyszeliście, w tym wydarzeniu tam Pan Bóg mówi, że wezmę w obronę to miasto przeciwko królowi asyryjskiemu. Nie dlaczego, bo to się dzieje w czasie, kiedy Asyria, o której wam mówiłem, nie? W kazaniu, właśnie jest w trakcie jednego z najazdów na Ziemię Świętą. I tuż przed tym, żebyście zobaczyli skalę niezwykłości tego króla,
jest genialne wydarzenie, tuż przed tym, co wam dzisiaj czytałem, to jest rozdział wcześniej. Mianowicie Asyria zdobyła już wszystkie inne miasta w Izraelu, została tylko Jerozolima, która jeszcze nie jest zdobyta i pod miasto, pod Jerozolimę podchodzi armia asyryjska. W mieście są tylko kobiety, dzieci i starcy. Nie ma żadnych mężczyzn, dlatego że wszyscy już poginęli na bitwach dookoła o inne miasta. Po prostu miasto jest bezbronne. Miasto nie ma w ogóle armii w środku, co nie? I podchodzi tam chyba 150-tysięczna armia tych Asyryjczyków pod Jerozolimę. Ludzie wychodzą na mury miasta, widzą tą armię, są oczywiście przerażeni. Wychodzi przed te bramy miasta taki dowódca asyryjski, on się nazywał Rabsak. Staje przed miastem, przed murami, to jest wieczorem, i mówi tak, że jeżeli do rana miasto się nie podda, to że oni poczekają do rana, rozbiją obóz i poczekają do rana. Jak do rana miasto się nie podda, to oni jutro rano wchodzą do miasta i nie będzie jeńców. Czyli wszystkich wybiją. Mówią, że jeżeli się nie poddacie, to nie to, że zdobędziemy miasto, tylko wszystkich zabijemy w tym mieście. No to się domyślić, że w mieście wybucha po prostu panika, nie? No bo nie ma kto bronić miasta, nie ma żołnierzy w ogóle. Ludzie lecą do tego króla, bo Ezechiasz jest w Jerozolimie i pytają go, co robić, nie? Ezechiasz mówi, no nie wiem, co robić, mówi, jest Izajasz, w sensie mamy proroka, to pytać proroka, a nie mnie, co nie? No to zawołali Izajasza, pytają Izajasza, co robić, ja kocham odpowiedzi prorockie, nie? Izajasz powiedział, co robić? Nic nie robić. Mówi, idźcie się pomodlić do świątyni wieczorem i idźcie spać, nie? Genialna odpowiedź proroka, nie? Czujecie, że nie wiem, ktoś najechał Lublin, tak? I mówi jakiś ksiądz, słuchajcie, się nie martwcie tam, idźcie się, zmówcie pacierz wieczorem i idźcie spać, nie? To będzie dobrze. No tak powiedział Izajasz. Słuchajcie, żebyście zobaczyli skalę wiary tego króla. Ludzie, jak to słyszeli, to oczywiście, co ten Izajasz, nie? A król mówi, prorok powiedział, to powiedział. Poszedł do świątyni, pomodlił się i poszedł spać. Taki król. Nie? Ludzie pewnie pomyśleli, że mają najgorszego króla w historii, nie? Ale Ezechiasz był tak wierzącym człowiekiem, że jak mówi, skoro prorok powiedział, że tak mówi Pan, że macie się iść pomodlić i macie iść spać, to ja tak zrobię. Co się stało, koni? Rozdział wcześniej, możecie sobie to przeczytać. Rano wychodzą na mury miasta ci ludzie, nie? Pewnie nikt nie spał, oprócz króla i Izajasza pewnie, nie? Którzy we dwóch spali. Ludzie wychodzą na mury miasta, patrzą na ten obóz, tam przed nimi jest rozbity obóz, nie? Asyryjski. 150 tysięcy ludzi nie żyje. Wszyscy w obozie w nocy umarli. Księga Izajasza mówi, że jakaś zaraza przyszła. COVID. I przez jedną noc cała ta armia umarła. Przeżył tylko ten dowódca. Tylko Rabsak, który jak się obudził rano, zobaczył, że jego 150 tysięcy żołnierzy nie żyje. No to oczywiście tyle go widzieli, nie? Uciekł do Asyrii i kończy się ten rozdział takim komentarzem Izajasza. Kiedy dotarł do Asyrii, zabili go jego synowie. On też zginął. I w ten sposób została Jerozolima uratowana. Kochani, dlaczego wam tę historię opowiadam? Chcę, żebyście zobaczyli, że ten król to jest naprawdę wierzący król. To jest człowiek, który wierzy w Pana Boga jak po prostu jak w nikogo. Dlaczego to jest dziwne? Bo tu na początku Izajasz do niego mówi, w twoim domu są nieprzestrzegane przykazania, ty nie jesteś wierny Bogu i dlatego giniesz. No i teraz jest ząb. Bo jak przeczytacie całą historię Ezechiasza, to nie wiadomo, gdzie on miałby być niewierny Panu Bogu, gdzie miałby być nieporządek, gdzie on miałby nie przestrzegać jakiegoś przykazania, nie? I na koniec, tak jak mówiłem, dajcie mi proszę taki bufor jeszcze parę minut, bo ja wiem, że niektórzy już myślicie w ogóle, dokąd, co tu się dzieje, nie? A teraz będzie jeszcze gorzej. A zaraz wam się to wszystko wyjaśni. Żeby zobaczyć, co się stało, to warto zobaczyć, co się stało po tym uzdrowieniu Ezechiasza. Bo jak słyszeliście, nie? Został uzdrowiony, dodano 15 lat do jego życia. Kiedy usłyszał, nawróć się, no to coś zrobił, bo tak Pan powiedział, jeżeli się nawrócisz, to ja ci dodam 15 lat do życia i będziesz zdrowy. No i rzeczywiście był zdrowy, czyli widocznie się nawrócił. Jak zobaczyć, gdzie on się nawrócił? No warto zobaczyć pierwszą rzecz, jaką zrobił po tym swoim uzdrowieniu, nie? Jak spojrzycie do rozdziału dalej, to teraz proszę mi wybaczyć wyrażenie, ale pierwszą rzecz, którą zrobił, to zrobił syna. Natychmiast po swoim uzdrowieniu Ezechiasz poszedł do swojej żony, jak mówi Biblia językiem biblijnym, położył się z nią i począł się syn.
Czyli kiedy Ezechiasz usłyszał, że musi coś zmienić w swoim życiu, bo Pan mówi, że nie słuchasz mojego głosu, to miał tylko jedną myśl w głowie. Poszedł do swojej żony, żeby mieć z nią dziecko. Co się okazuje? Rzeczywiście wcześniej, przed tym wydarzeniem, Ezechiasz nie miał syna. Był królem, miał żonę i nie miał dziecka. Dlaczego? Otóż, kochani, jeden z midraszy żydowskich mówi, że ponoć król Ezechiasz dostał taką zapowiedź od jakiegoś nieznajomego proroka, w sensie nie od Izajasza, tylko od kogoś nie wiadomo skąd. Taką dostał zapowiedź, że syn, który mu się kiedyś urodzi, to będzie fatalny człowiek. Że będzie po nim królem, ale to będzie jeden z najgorszych władców Izraela w ogóle w historii. Że wypowie ileś tam wojen, wszystkie przegra, że w ogóle zrujnuje finanse państwa, że odejdzie w ogóle na końcu życia od wiary w Boga Jahwe i w ogóle zginie rozszarpany przez psy. I ponoć jak król Ezechiasz to usłyszał, no to postanowił w takim razie, żono, do mojej sypialni wstępu nie ma. W sensie nie będziemy mieli dzieci, bo jak ja mam mieć takiego syna, to ja dziękuję. I zobaczcie, jak usłyszał od Izajasza, nie przestrzegasz przykazań, to pierwsze, o czym pomyślał, to mówi, kurczę, to może jednak będę miał syna. Słuchajcie, czy jest takie przekazanie? Nie wiem, czwarte A. Czci ojca i matkę, a imię i syna. Nie? No nie ma takiego przykazania, ale on zrozumiał, że tutaj jest nieposłuszny. Nie? I teraz, kochani, co się stało? Rzeczywiście, jakbyście dalej poczytali Izajasza, rodzi im się syn. Ten syn ma na imię Manasses. Był władcą w Izraelu po Ezechiaszu, kiedy Ezechiasz umarł. Niestety spełniły się wszystkie proroctwa, które usłyszał Ezechiasz. Był jednym z najgorszych władców Izraela. Wypowiedział masę wojen, wszystkie przegrał, zrujnował finanse państwa, skończył jako bałwochwalca, odszedł od wiary w Boga Jahwe, zaczął wierzyć w Baala, skończył rozszarpany przez psy. I sobie myśli, no to po co Pan Bóg chciał, żeby on miał tego syna? Dajcie mi jeszcze parę minut. Ja widzę wasze niektóre oczy. Dokąd idziemy? Co się tu dzieje? Uwaga, gdyby się nie urodził, kochani, Ezechiaszowi syn o imieniu Manasses, to temu synowi Manassesowi nie urodziłby się syn. Temu synowi Manassesa nie urodziłby się syn. Temu synowi by się nie urodził syn, temu synowi by się nie urodził syn, temu synowi następnemu nie urodziłby się syn, temu następnemu by się nie urodził syn, temu następnemu się by nie urodził syn, tak jakieś tam 26 pokoleń, żeby was już nie męczyć. I temu ostatniemu synowi nie urodziłby się syn o imieniu Maryja. Otóż gdyby nie było syna Ezechiasza, Manassesa, nie byłoby tej linii w Izraelu, z której się wzięła Najświętsza Maria Panna. Nigdy by się nie urodziła Maryja, bo nie byłoby Manassesa. Uwaga, gdyby się nie urodziła Maryja, to teraz wielka zagadka, to wiecie, kto by się nie urodził, nie? Znaczy, nie miałby się z kogo urodzić. Pewnie Pan Bóg se poradził w inny sposób, to nie wątpię, bo Pan Bóg jest macherem nieskończonej klasy. Ale uwaga, nie byłoby tej, która, jak się okazało, była matką. Otóż uwaga. Pan Bóg bardzo potrzebował, żeby się urodził syn Ezechiasza, Manasses, żeby ten świat zbawić. Bo Pan Bóg zna historię tego świata. Pan Bóg wie, z jakiej linii w Izraelu miała wyjść ta, którą o to poprosił, bo wiedział, że ona się zgodzi. No i teraz uwaga. Pomalutku będziemy teraz to rozpływać. Dlaczego wam to wszystko opowiadam? Zobaczcie, w jaki sposób został Ezechiasz uzdrowiony. To jest genialny sposób. Jak pamiętacie, Izajasz wymyślił taki dziwny sposób medyczny, nie? Mówi, weźcie placek figowy. Gdzie jest placek figowy, nie? No w sensie drożdżówka z figami, nie? U nas to była pewnie, nie wiem, drożdżówka z serem, no bo to inny region, nie? No takie zwykłe ciasto, takie najprostsze, nie? Po prostu trochę ciasta i trochę fig. Mówi, weźcie placek figowy i weźcie mu tego wrzoda natrzyjcie. Tym plackiem figowym. Czy wiecie, idziecie do lekarza i mówicie, panie doktorze, zdiagnozowano mnie, mam raka nerki. Proszę sobie wziąć trochę sernika i proszę sobie natrzeć tam z tyłu tę nerkę. Będzie okej. Okay. No co byście sobie pomyśleli, nie?
No uwaga, kochani, Izajasz ma taki pomysł. Mówi, weźcie placek figowy, weźcie mu tam, potrzyjcie tego wrzoda. Jak mu tym plackiem figowym posmarujecie tego wrzoda, będzie zdrowy. Uwaga, okazało się, że był zdrowy. Tam jest oczywiście, jak się łatwo domyślić, ukryta genialna rzecz po hebrajsku, nie? Tam, gdzie jest, kochani, po hebrajsku placek figowy. Teraz zapamiętacie, będzie mądre słowo. To jest tak zwana hapax legomena. Co to znaczy? Są w Biblii takie słowa, one są czczone niezwykle jako święte, bo się pojawiają w całej Biblii tylko jeden raz. To jest dosyć trudne, nie? Zobaczcie, jak mamy język, my w kółko powtarzamy te same słowa, nie? Jest kilkanaście takich słów w Biblii, które w całej Biblii, na tych tysiącach stron, nie, które tam są, we wszystkich księgach, występują jeden jedyny raz. W całej Biblii nie znajdziecie innego miejsca, gdzie jest jakikolwiek placek figowy. Nie ma. Żydzi zawsze takie słowa traktowali z wielką miłością, bo uważali, że skoro Bóg je tylko raz powiedział, to to musi być coś bardzo wyjątkowego, skoro Bóg tego już nigdy więcej nie powtórzył. I kochani, słowo placek figowy ma dokładnie ten sam rdzeń i tak brzmi, kiedy się go mówi po hebrajsku, jak słowo miłosierdzie. I można ten tekst przeczytać w taki sposób, że chociaż jest tam napisane placek figowy, to de facto Izajasz powiedział coś takiego. Weźcie tego króla i tę jego chorobę, w sensie to, co toczy jego, nie tylko chodzi o ciało, tylko to, co się w nim dzieje, natrzyjcie Bożym miłosierdziem. Co to znaczy, kochani, natrzeć nasze niezaufanie Panu Bogu Bożym miłosierdziem? To znaczy natrzeć nasze myślenie czymś takim, że cokolwiek Pan Bóg robi w życiu naszym, cokolwiek się dzieje na świecie, to skoro jest miłosierny, to nawet jeżeli ja tego nie czaję w żaden sposób, to skoro On jest miłosierny, to to musi być dobre. No tylko natrzyj sobie to miłosierdziem. O co poprosił go Izajasz? Tak symbolicznie mówi tak. Ty jesteś przekonany, że ten pomysł, że będziesz miał syna, to nie jest dobry pomysł. Pan Bóg mówi, to jest dobry pomysł. Ty mówisz, to nie jest dobry pomysł. Izajasz prosi, natrzyj sobie to myślenie Bożym miłosierdziem, czyli przekonaniem, że jeżeli Pan Bóg coś ci proponuje, jeżeli coś się dzieje w twoim życiu, to to musi wypływać z Bożego miłosierdzia. Uwaga, czy Ezechiasz miał prawo się domyślić, miał jakikolwiek szansę na to, żeby wpaść na to, że jego syn jest potrzebny, żeby się narodził Zbawiciel w tym świecie? No w życiu by tego nie wymyślił. Choćby siedział 20 lat, to by nie wymyślił, że jego syn będzie w tej linii, z której wyjdzie Zbawiciel, nie? Więc o co go prosi Izajasz? Ty tego nie jesteś w stanie zobaczyć, dlaczego Pan Bóg coś robi, ale On jest miłosierny, więc zaufaj, że jeżeli coś robi, to nawet jeżeli w twoich oczach wygląda to niedobrze, to On wie, co robi. I teraz, kochani, spróbujmy sobie to przełożyć na nasze życie. Kochani, jest takich rzeczy w waszym życiu mnóstwo. Nazywamy je ranami, bliznami, nieszczęściami, cierpieniami, tragediami. Dodajcie jakiekolwiek chcecie słowo. Czyli takie rzeczy, na które patrzycie i mówicie, Panie Boże, to jest bardzo niedobry pomysł. Czyli macie w życiu coś, co można by nazwać waszym synem Manassesem. Czyli czymś, co uznajecie za nieszczęście, nieudane, niedobre, krzywdzące. I uwaga, i to w ogóle faktycznie takie jest. To nie chodzi o to, że to jest jakaś łuda, no tylko takie to jest. Może dosłownie ktoś, tu jest większość oczywiście młodych ludzi, studentów, jak już wczoraj gadaliśmy, nie macie jeszcze dzieci, ale jest też paru z tak zwanych uniwersytetów trzeciego wieku, jak widzę, nie? Więc możliwe, że macie jakieś dzieci, nie? I może wasze dziecko, ja wiem, że je oczywiście kochacie bezbrzeżnie, to wiadomo, nie? Ale tak sobie myślicie, no orła to nie mam, nie? Moja mama zawsze mi mówi, że synku, ty to zawsze głupi byłeś. Mówi, teraz to przynajmniej znany jesteś. Głupi, ale znany, nie? Mama mi tak zawsze mówi, ona mnie strasznie kocha. To oczywiście jest żartem, ale kochani, może ktoś tak ma na przykład. To często słyszę od rodziców, nie? Mówi, ojcze, moje dziecko tak się pogubiło. I to nie znaczy, że rodzic przestał kochać, bo oczywiście, że kocha to dziecko, bardzo je kocha, nie? Ale mówi, ojcze, tak se życie popsuło po prostu, małżeństwo mu się rozwaliło, albo w narkotyki poszedł, albo w więzieniu siedzi, albo stracił pieniądze. Tak mu się to życie rozwaliło, nie? Niektórzy mają dosłownie syna Manassesa.
Mówię, to nie znaczy, że go nie kochają, nie? Ale po prostu mają takie poczucie, no to nie wyszło, no to nie tak miało być, nie? Uwaga, co takim może być takim synem Manassesem? To może być twoje małżeństwo. Nie mówisz sobie, to naprawdę nie tak miało wyglądać. A może się całkiem rozsypało, już po prostu nawet już nie ma co wyglądać. To może być twoja rodzina, z której wyszedłeś. Może, nie wiem, twój tata na przykład jest alkoholikiem. Albo twoja mama. I może całe życie spędziłeś w jakimś takim klinczu właśnie patologicznej rodziny. Może to jest jakieś cierpienie, może to jakaś choroba, która ciebie dotyczy albo twoich bliskich. Może to jest jakaś twoja słabość, w sensie twój grzech, który ci nie daje spokoju, jesteś po prostu uplątany w ten grzech od lat. Czyli to wszystko, gdzie mówimy Panie Boże, byłoby naprawdę znacznie lepiej, jakby tego nie było. I uwaga, i to jest w ogóle prawdziwe zdanie. Nie chodzi o to, że to jest jakiś fałsz, to jest prawdziwe zdanie. Tylko co wtedy robi, kochani, prorok Izajasz? Prorok Izajasz do kogoś takiego, kto mówi, Panie Boże, jest taka rzecz w moim życiu, której lepiej, żeby nie było. Izajasz mówi, słuchaj, jest taka metoda. Weź sobie placek figowy i się naczyj. W sensie natrzyj sobie to twoje myślenie przekonaniem o tym, że Pan Bóg jest Bogiem miłosiernym, który we wszystkim, co się dzieje, znajduje drogę do czegoś dobrego. Kochani, uwaga. To myślenie, to nacieranie się plackiem figowym, to jest właśnie nawrócenie de facto. Kochani, czy wy kiedyś myśleliście o tym, co to znaczy się nawrócić? No mam nadzieję, że jak jesteście wierzący, to pewnie zdarza wam się raz na jakiś czas myśleć, kurde, muszę się nawrócić, nie? Jest Wielki Post. Mówią, że to czas nawrócenia. Jak żeście przyszli w opowiedz do kościoła, mam nadzieję, że byliście, nie? Tu albo może jakoś tam przez kabel, w sensie internetowo, nie? I ksiądz wylazł, jak to wyłazi, chociaż w tym roku to było trochę inaczej, nie? Ale normalnie, jak jest posypanie głowy popiołem, nie? No to ksiądz mówi jedno z dwóch zdań, tak? Albo mówi, prochem jesteś i w proch się obrócisz, nie? To zazwyczaj tacy, którzy lubią piekłem straszyć, nie? Ja zawsze się strasznie bałem tego zdania, chociaż to jest jedno z... Mogę dygresję? Taka dygresyjka. Wy rozumiecie to zdanie? Prochem jesteś i w proch się obrócisz? Ja jak byłem dzieckiem małym i tam byłem chyba zaraz w życiu może na popielcu, chyba właśnie z dziadkiem, jak to usłyszałem, jak ksiądz mi powiedział, prochem jesteś i w proch się obrócisz, ja byłem przerażony. Ja mówię, Boże, co on chce, że ja umarł? I no bo większość z nas to tak kojarzy, no to znaczy, że kiedyś umrzesz, więc się nawracaj, zanim się obrócisz w proch, nie? Kochani, to nie jest o tym zdanie. Wiecie, że to jest jedno z najpiękniejszych zdań o dobrej nowinie, jakie istnieje w ogóle w Biblii? Bo to jest cytat z Biblii. Skąd to jest cytat, drogie katoliki, którzy znacie na pewno Biblię na wylot, nie? Przecież ją czytacie codziennie, to oczywiste, nie? Kocham wasze oczy, nie? Księga Rodzaju, jak Adam i Ewa opuszczają raj. Kojarzycie takie wydarzenie, nie? Dosyć fatalne w historii świata. Kiedy Adam i Ewa opuszczają raj, to Pan Bóg, że tak powiem, na wyjazd, mówi im tak. Z tej ziemi jesteście i do tej ziemi wrócicie. Dosłownie tam mówi, z tego prochu, no bo to jest ziemia, z tego prochu jesteście. Pamiętacie, z czego Pan Bóg stworzył człowieka, nie? Z prochu ziemi, czyli wziął tę ziemię, ulepił z niej człowieka, tchnął w niego swoje życie i mówił mu, z tego prochu jesteś, z tej ziemi, mówi, co to jest za ziemia? To jest raj. Teraz musisz stąd co prawda wyjść, boście narobili, co się narobili, ale do tej ziemi masz wrócić. Kościół na początku Wielkiego Postu nie mówi, uważaj, uważaj, bo śmierć jest niedługo i jak się nie nawrócisz przed śmiercią, to pójdziesz do piekła. Nie to mówi Kościół. Kościół mówi, patałachy, pamiętajcie, żeśmy się z raju wzięli i Bóg nas chce z powrotem do raju. I mamy 40 dni, żeby chociaż trochę spróbować do tego raju wrócić. To tylko taka dygresja. Kochani, o to chodzi w tym zdaniu. To nie jest straszące zdanie. To jest zdanie obietnica. To jest zdanie, które zapowiada nasz powrót do raju. Ale to jest jedno zdanie. Wracając do tematu. A drugie zdanie, jak wiecie, nie? To się mówi zazwyczaj. No to ksiądz posypując głowę popiołem mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie? Kochani, co wy słyszycie w waszej głowie, w waszym pojmowaniu wiary i tak dalej, kiedy ksiądz wam mówi, albo sami sobie to mówicie,
nawracajcie się. Dam se uciąć rękę, głowę, nogę i pół brzucha, że większość z was, chyba że ktoś już tej konferencji mojej słuchał oczywiście, ale jeżeli ktoś jeszcze jej nie słuchał, to większość z was, jak słyszy nawróć się, tak kościelnie, to słyszy następujące wezwanie. Idź do spowiedzi, czyli zerwij z grzechem, nie żyj w grzechach, żyj dobrze, przestrzegaj przykazań najlepiej, bądź blisko Pana Boga, módl się, kochaj ludzi i w ogóle żyj święcie. Uwaga, czy to jest człowiek nawrócony? Widzę, że taki lęk teraz, nie? To skoro pyta, to... Uwaga, kochani. Z całego serca bardzo wam te wszystkie rzeczy polecam. Nie rób tak grzechów, bo i po co? To jest najgłupsza rzecz na świecie. Tylko człowiek się niszczy przez grzechy. Żyjcie święcie, bo to jest najpiękniejsze życie na świecie. Kochajcie, bo nie ma nic lepszego niż kochanie. Przestrzegajcie przykazań, bo to są najlepsze wskazówki życia, jakie mogą być. Bądźcie najbliżej Pana Boga, jak się tylko da, bo bez tego zginiecie marnie, bo nie da się bez Boga żyć. Bardzo wam te wszystkie rzeczy polecam. Niestety one nie mają nic wspólnego z nawróceniem. Wiecie, co mówił Pan Jezus? Bo to jest zdanie Pana Jezusa, nie? Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest zdanie Pana Jezusa, które on mówił w Galilei. Chodził od wioski do wioski i w każdej wiosce powtarzał, jak wchodził do miasta, to mówił: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wiecie, jak jest napisane po grecku dosłownie? Tam jest tak. Jezus wchodził od wioski do wioski i wszędzie powtarzał: myślcie inaczej i uwierzcie w dobrą wiadomość. Tak brzmi to zdanie po grecku. Nawróć się po grecku, metanoia, to znaczy odwróć myślenie. Nawróć się po grecku to nie znaczy nie grzesz. Nie mówię, że Jezus nie wzywał do tego, żeby nie grzeszyć. Pewnie, że wzywał. Ale kiedy mówił nawróć się, nie to mówił. Kiedy mówił nawróć się, to mówił myśl inaczej. Czyli uwaga. Jest w twoim życiu coś beznadziejnego. I mówisz sobie tak. Panie Boże, to jest katastrofa. To, co mi się dzieje, ta sytuacja, w której ja jestem. Przykład. To moje rozwalone małżeństwo. Panie Boże, to jest katastrofa. Co ci powie Pan Bóg? Myśl inaczej. To mówi, kiedy mówi nawróć się. Myśl inaczej i uwierz w dobrą wiadomość. Wiem, co robię. Jestem w twoim życiu. Dam sobie radę. A nie, to jest katastrofa. Myśl inaczej. Siedzi król Ezechiasz i mówi: nie, ja nie będę miał syna takiego, który po prostu będzie nieudany i to jest w ogóle bez sensu. Co mówi mu Izajasz? Myśl inaczej. Koni, przykład. Lubię teraz wasze oczy, bo część z was ma taki moment takiego bloku totalnego, nie? I taki, co ty mi tu próbujesz? Nie wciskaj mi takich rzeczy, nie? Kojarzycie kazanie na górze? 8 błogosławieństw? Czy wy się kiedyś przyjrzeliście temu tekstowi? Przecież to jest tekst wariata. Pamiętacie? Błogosławieni, którzy płaczą. Czy ktoś rozumie to zdanie? Co znaczy słowo błogosławiony? Dosłownie tam jest szczęśliwy. Błogosławionych, greckie słowo makarioi, to jest szczęśliwy. Czyli zobaczcie, Jezus stoi na wzgórzu. Jakaś bida przed nim siedzi i płacze, nie? Coś się wydarzyło w życiu i bardzo płacze, nie? Jezus tak podchodzi do tego człowieka, który płacze, tak patrzy i... chyba szczęśliwy, bo płacze. Siedzi druga bida, ma 2 zeta, nie? Mówi, ile masz do końca miesiąca? 2 złote. A który jest? 2. Aha, to chyba szczęśliwy ubogi. Bo jest posiadaczem królestwa, a gość ma 2 zeta. Czy wy się kiedyś przyjrzeliście błogosławieństwom? Tam jest 8 życiowych przekleństw. Ubodzy, płaczący, uciszani. Tam, gdzie jest błogosławienie ciszy, nie chodzi o to, że ktoś jest małomówny. Tylko to są ci, którym się odbiera głos.
Czyli nie pozwala im się walczyć o swoje. Chcesz się upomnieć o swoje, a oni ci mówią, zamknij się. Prześladowani, wprowadzający pokój. Uwaga, jeżeli trzeba wprowadzać pokój, co to znaczy? No, że go nie ma. Czyli skłóceni de facto, którzy próbują się pogodzić. Kochani, tam w błogosławieństwach jest 8 przekleństw. I Jezus o każdym tym życiowym przekleństwie mówi szczęśliwi, 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 a mówi, a już w ogóle jesteście szczęśliwi i chwalcie i błogosławcie Ojca waszego w niebie, jak wszyscy was prześladują i wszystko kłamliwe, złe o was mówią. Podoba mi się ta wizja? Kochani, no to jest kazanie na górze. Co to jest? To jest myśl inaczej. Czyli Jezus mówi tak, ty siedzisz i płaczesz i mówisz, że to, co masz, to jest tylko i wyłącznie powód do płaczu. A ja ci mówię, myśl inaczej i uwierz w dobrą wiadomość, że ja w tym jestem. Że ja wiem, co się dzieje. Kochani, to jest najtrudniejsza rzecz na świecie. Najtrudniejsza. Uwaga, na czym polega wtargnięcie Boga w nasze życie? To, o czym wam mówiłem wczoraj, że Bóg chce wejść na samo dno naszego grobu i chce tam zająć nasze miejsce. Co to znaczy, kochani? To wcale nie znaczy, że jest taka możliwość w życiu, że w pewnym momencie Panu Bogu pozwolimy i On nas uwolni od wszystkich nieszczęść, wszystkich trudności, wszystkich katastrof, wszystkich ran, wszelkiego cierpienia. Czy nie? Takie coś będzie. To się nazywa śmierć. To będzie takie coś. Rzeczywiście, wtedy się skończy wszystko. Ale tutaj na ziemi polega to na tym, że można Jezusa tak do siebie dopuścić, że On ci zmieni perspektywę. To nie znaczy, że skończą się wszystkie trudne rzeczy w twoim życiu. Nie, kochani. Jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek w Kościele obiecuje coś takiego, są takie mądrale. Jak pójdziesz za Jezusem, jak Mu naprawdę zawierzysz, jak oddasz Mu swoje życie, zobaczysz, On cię wyprowadzi ze wszystkich nieszczęść. Nie! On cię przeprowadzi przez nie. Kochani, kiedyś, macie siłę jeszcze czy nie? Bo ja widzę, że niektórzy jesteście w ogóle na skraju w ogóle wytrzymałości. Takie, że człowieku, daj mi spokój, ja cierpię, a ty mnie tu męczysz, że to jest super. Uwaga. Kochani, kiedyś na mnie zrobiło piorunujące wrażenie pewne kazanie Benedykta XVI. Pamiętacie Benedykta XVI, nie? To jest ten taki rezerwowy papież, którego mamy taki tam. W odwodzie. Jakby co, nie? Ja muszę wam się przyznać, ja go strasznie kocham. Naprawdę, bardzo go kocham. Natomiast ja go nigdy nie rozumiałem. Naprawdę. Jak on głosił kazania, jak był papieżem, tym takim pierwszym, nie? Jak był na liderze. Jak głosił kazania, tam czy miał te encykliki. Ja nie czaiłem w ogóle ani jednego zdania z tego, co on mówił. Bo to jest wysokiej klasy intelektualista, to jest teolog naprawdę wysokiej klasy. Ja jestem prosty chłop. Do mnie, jak mówi Franciszek, ja wszystko jarzę, nie? To od razu dla mnie jest wszystko jasne. Tamten, jak mówił, ja wiedziałem, że to jest mądre i to jest święte, ale... przepraszam, anegdota. Kiedyś była taka książka teologiczna, bardzo popularna u nas w trakcie studiów, jak żeśmy studiowali u dominikanów. Napisał ją taki ksiądz Tomasz Węcławski. Już niestety nie jest księdzem, ale wtedy jeszcze był księdzem profesorem w Poznaniu. I ta książka się nazywała W teologii chodzi o ciebie. Co nie? I pamiętam takie wydarzenie, jak byłem chyba na trzecim roku. Taki brat właśnie tę książkę czytał. I pamiętam, wychodzi z celi, trzyma tą książkę w ręce na korytarz. Tak, i widzę, że jest po prostu cały spocony. I mówi tak, o kogo jak o kogo, ale o mnie to nie chodzi w teologii. Więc ja miałem między takie doświadczenie miałem z papieżem Benedyktem, nie? Że jakby to nie jest mowa do mnie. Natomiast, kochani, jest jedno takie kazanie Benedykta XVI, które mnie absolutnie zrównało z ziemią. To było kazanie wygłoszone w Polsce. Benedykt był na pielgrzymce w Polsce. Może byliście, było takie wielkie spotkanie z nim w Krakowie na Błoniach. Tam było ze 2 miliony ludzi chyba. Ja tam nie byłem, ale jechałem samochodem na jakieś rekolekcje wtedy i słuchałem w radiu transmisji. I Benedykt wtedy mówił kazanie. Komentował Ewangelię o budowaniu na skalę i na piasku. Kojarzycie taką Ewangelię? Nie? Czy Pan Jezus mówi, że tam jak masz dom wybudujesz, może być wybudowany na skalę albo na piasku, przyjdzie burza, jak masz na piasku, no to ci się wszystko rozwali, nie? Ta powódź cię zaleje, a jak masz na skalę, no to przetrwasz. Zobaczcie, wtedy Benedykt powiedział jedno zdanie, które ja wiem, że dla was będzie w ogóle oczywiste, ale dla mnie to było po prostu jak objawienie z jasnego nieba. Jadę tym samochodem i słucham. On mówi tak.
że mówi, bez względu na to, czy wybudujesz swoje życie na skalę, na Bogu, na Jezusie, nie? Czy wybudujesz swoje życie na piasku? Bez względu na to, gdzie wybudujesz, to uwaga, uwaga, to jest objawienie. Będzie burza. Kochanie, ja to usłyszałem. Ja się prawie zabiję o gościa przede mną, który jechał przede mną w samochodzie. Zjechałem na bok, stanąłem na poboczu i się rozpłakałem. Naprawdę, nie żartuję. Dlatego, że mnie się nagle całe moje życie wyjaśniło. Ja nie wiem dlaczego. Miałem takie przekonanie zawsze. Jestem przekonany, że wielu z was ma takie przekonanie. Że Pan Jezus mówi następującą rzecz w tej przypowieści. A wcale jej nie mówi, ale ja byłem przekonany, że On ją mówi. Że kiedy budujesz życie na piasku, nie? Czyli nie na nim, na jakichś głupotach. Nie wiem, na kasie, na pożądaniu, na jakichś takich rzeczach, które nie są najważniejsze, nie? Czyli nie na prawdziwym fundamencie. No to w twoim życiu przyjdzie jakiś ucisk, jakaś trudność, coś będzie, no ta burza przysłowiowa. No nie masz fundamentu, nie masz na kim oprzeć, wszystko ci się rozwali. No i to było dla mnie oczywiste, nie? Ale nie wiem, dlaczego myślałem, że on dalej mówi tak. Ale jak wybudujesz na mnie, na więzi ze mną, na relacji ze mną, na świętości, na życiu w łasce, będziesz naprawdę człowiekiem wierzącym, to ja cię przecież obronię i nie będzie żadnej burzy. Ja byłem przekonany, że o to chodzi w tej Ewangelii. A nagle ten dziadek mi tu stoi i mówi, czy będziesz wierzący, czy niewierzący, rypnie burza. Czy będziesz blisko Pana Boga, czy będziesz daleko Pana Boga, życie ci się rozwali. Ja mówię, ale jak to? Uwaga, kochani, bo Pan Jezus tej Ewangelii mówi coś zupełnie innego. On nie mówi, że nie będzie burzy. On mówi, na ten dom i na ten dom runie taka sama powódź. Tylko, że jeden dom się rozwali od tej powodzi, a drugiemu domowi naleje się do piwnicy, zerwie mu dachówki z dachu, ale dom się ostoi. To jest zupełnie inna wizja, niż większość z nas oczekuje. Bo my ciągle, jestem o tym przekonany, większość katolików ciągle czeka, Panie Boże, kiedy będzie ten czas, kiedy wreszcie moje życie się uspokoi, unormuje, skończą się w nim te wszystkie trudności, tragedie, kiedy, jak to mówi jedna z pieśni religijnych, będziemy wiedli życie ciche i spokojne. Tylko nie będzie taki czas. On się nazywa trumna. Wtedy będziesz wieść życie ciche i spokojne. Ale dopóki się do trumny nie włożą, to, jak mówi Sęp Szarzyński, bojowaniem jest życie człowieka. Kochani, Jezus nigdzie nie obiecał, że istnieje taka wersja życia, w której człowieka nie spotykają te trudności. Natomiast istnieje taka wersja, gdzie one go spotykają, ale dzięki temu, że jest się z Jezusem, one przestają być niszczące. Izajasz to pięknie nazwał. Izajasz mówi tak. Choćbyś szedł przez ogień, uwaga, nie mówi spokojnie, nie będzie ognia. Nie mówi tego. Mówi, choćbyś szedł przez ogień, czyli będziesz szedł przez ogień, nie spali ciebie. I choćbyś szedł przez wody, nie mówi spokojnie, nie będzie wody, zawsze będzie łódka. Nie, mówi, choćbyś szedł przez wody, nie zatopią ciebie. Kochani, moc Jezusa polega na tym, że nie zlikwiduje On za naszego życia wszelkiego rodzaju trudności i nieszczęścia z naszego życia. Nie. Moc Jezusa polega na tym, że one mogą przestać być niszczące, mimo że przez nie przechodzimy. I to jest możliwe tylko w jednym wypadku. Kiedy się jest w maksymalnej bliskości z Jezusem. Bo tylko On może sprawić, że to takie jest. Bo tylko On może przejść nawet przez taką rzecz jak, uwaga, śmierć i ona go nie zabije. Wydawało się, że tak było. Jest taki genialny motyw
u ojców Kościoła, którzy piszą o tym, co się działo w piekle w Wielki Piątek i w Wielką Niedzielę. To więc nie Augustyn pisze. Augustyn pisze tak, że Wielki Piątek musiało w piekle wybuchnąć, po prostu no, największa impreza w historii piekła musiała być. Że w momencie, kiedy Jezus, Syn Boży, nie oddał ducha, nie, i kiedy skłonił głowę i umarł, to musiała wybuchnąć taka radość w piekle, no bo dokonali największego zwycięstwa w historii. Udało się namówić ludzi, żeby zabili Syna Bożego. Nie? To nie ma większego zwycięstwa. Wmówić ludziom, że najświętszy i najlepszy człowiek chodzący po ziemi jest kryminalistą. To jest po prostu szwindel po prostu wszechczasów. Żeby nieskazitelnego, który żadnego zła nie popełnił, uznać za złoczyńcę. To jest po prostu szwindel wszechczasów. I się udał. I mówi Augustyn, musiała wybuchnąć po prostu, tak naszym językiem, największa impreza w historii piekła, nie? I potem Augustyn, wielu ojców Kościoła tak pisze. Oni to w ogóle piszą z takim lekkim współczuciem, naprawdę, do szatana. Że jak się szatan musiał obudzić w niedzielę rano, taki na kacu jeszcze, nie? Po całej tej imprezie od piątku. I nagle zobaczył w niedzielę rano, że Pan Jezus wstał, uczepał się i mówi, no i? Masz coś jeszcze? No bo wszystko, co najgorsze mi zrobiłeś. Nie da się zrobić człowiekowi czegoś gorszego od śmierci. Nie mamy kolejnego etapu, nie? No nie, no jest jeszcze jeden. No można go zbezcześcić po śmierci, nie? Uwaga, to Panu Jezusowi też zrobiono. Pamiętacie, nie? Przebili go tak, że wszystko z niego wypłynęło w ogóle, nie? Więc co się dało zrobić Panu Jezusowi, to mu zrobili. I Pan Jezus wstaje w niedzielny poranek. Zobaczcie, my tak mówimy, że on zmartwychwstał trzeciego dnia, nie? To jest taka matematyka, którą ja nie rozumiem. Słuchajcie, bo od piątku popołudnia, nie? Do świtu w niedzielę to jest tak 24 godziny z okładem, nie? Oczywiście mówimy trzeciego dnia, no bo piątek, bo sobota, bo niedziela, co nie? A nie, kani, de facto Pan Jezus to dobę z okładem wytrzymał w tym grobie, nie? Tyle dało radę go, trzymać go piekło, nie? Jezus wstał i mówi, no i? I mówi, słuchajcie, no skoro nie ma nic gorszego, a mnie to nie pokonało, no bo nie ma nic gorszego, to jeżeli będziesz ze mną, to nie ma takiej rzeczy, która mogłaby cię pokonać. Mało tego, nagle się okazało, że w tej jego śmierci świat został zbawiony. Że w tym, co było największym, wydawało się, zwycięstwem szatana i największym cierpieniem Syna Bożego, okazało się, że w tym zostało ukryte zbawienie świata. I jak napisze pięknie potem prorok i inne teksty, okazało się, że w tych jego ranach, dzisiaj to mówił Gaweł na początku mszy, że w jego ranach jest nasze zdrowie. Czyli w tym, co najbardziej bolało, jest życie. Czyli okazuje się, że nie tylko można przetrwać, tylko to się może okazać życiodajne. Kochani, jeszcze was trochę przycisnę, dobra? Czy wy wierzycie w takie coś, co nazywamy opatrznością Bożą? Wierzycie w Bożą opatrzność? Halo, Lublin. Nie. Nie wierzycie. Jestem przekonany, że większość z was wierzy w pewną wersję Bożej opatrzności. Pewnie nie wszyscy, ale ogromna większość. Podam wam przykład. Będzie bardzo głupi. Ja mam tylko głupie przykłady w głowie. Przykład. Stoisz na przejściu dla pieszych. Taki ze światłami, nie? Macie światła w Lublinie, nie? Macie. Okay. O! Jak on śmiał. Nie, bo byłem kiedyś w takiej miejscowości, gdzie nie było światła i nie wiedzieli, o czym mówię, nie? Stoisz na przejściu dla pieszych, czerwone światło. Nie jesteśmy w Anglii, bo w Anglii można na czerwonym przechodzić, ale u nas nie wolno, nie? Mandacik, stóweczka, no nie? Więc stoisz na czerwonym świetle. Jedzie ciężarówka. Zapala się zielone światło. Nauczony od dzieciństwa przez mamę, że jak jest zielone, to się idzie, no to wchodzisz na przejście, bo jest zielone światło. Ale jedzie ciężarówka. Pijany był, przez telefon gadał, rozproszył się kierowca, nie wiem, co tam zrobił. Jedzie 120 na godzinę i wjeżdża na te pasy
na tym swoim czerwonym świetle, ty masz zielone. Nie? W ostatniej sekundzie albo go zauważyłeś, tą ciężarówkę, albo nie wiem, wiatr zawiał i cię jakoś tam ruszyło, albo ktoś krzyknął, uwaga! I się po prostu w ostatniej chwili zatrzymałeś, ciężarówka ci przejechała po prostu 2 centymetry przed twarzą, nie? Tylko cię rzuciło po prostu gdzieś tam do tyłu, ale nic ci się nie stało, ciężarówka pojechała, a ty stoisz taki, nie? Koniec, co wtedy robi większość z nas? Jestem przekonany, że większość, szczególnie ludzi wierzących, ma wtedy następujący ciąg myślenia w głowie, nie? Boże, jak ja ci dziękuję, że ty mnie uratowałeś, Boże, jaki ty jesteś dobry, że twoja opatrzność czuwała nade mną, że ja nie zginąłem, po prostu bo mogłem zginąć, Boże, już bym nie żył. Jak to się w ogóle stało, że ja uniknąłem tej śmierci? Tak robi większość pobożnych ludzi. Uwaga. Pytanie. Czy w tym wypadku możemy mówić, że czuwała nad nami Boża opatrzność? Tak? Niektórzy tak tu delikatnie mówią tak, inni się boją, bo to pewnie jakiś podstęp jest, nie? Uwaga, kochani. Tak, czuwała nad nami Boża opatrzność. Jak najbardziej. Proszę się nie bać tego stwierdzenia. Przykład numer 2. Stoisz na przejściu dla pieszych. Zapala się zielone światło. Wchodzisz na pasy. Jedzie ciężarówka. 120 na godzinę. Był pijany, gadał przez telefon, nie zauważył cokolwiek. Wjechał na czerwonym świetle. Nie zawał wiatr, nic się nie zawołał, nie zauważyłeś, ciężarówka cię szczeliła. Leżysz na ulicy, masz zmiażdżoną miednicę, nerki masz na chodniku obok, wylatuje z ciebie krew, zostało ci prawdopodobnie 16 sekund życia. Pytanie. Czy możemy powiedzieć, że czuwała nad nami Boża opatrzność? Tak? Really? Czyli rozumiem, że ci, którzy teraz powiedzieli tak, mają następujący ciąg w głowie. Kiedy tam leżą, z nerkami obok, na tej ulicy. Boże, jak ja ci dziękuję, że ty nade mną czuwałeś, jaki ty jesteś dobry, że mnie strzeliła ciężarówka. Panie, bądź błogosławiony. No uwaga, tak? Chciałbym wam wierzyć, że tak. No bo kochani, jeżeli w jednym i w drugim wypadku, jeżeli mówicie, że tutaj też była opatrzność, to dlaczego w jednym wypadku mielibyśmy Boga wychwalać i dziękować, a w drugim nie? No to była czy nie była? A, już tacy jesteście? Uwaga, drogie dzieci z Lublina. Tak, była wtedy Boża opatrzność. I uwaga, to nie znaczy to, co teraz sobie niektórzy pomyśleliście. Szóstak mówi, że Bóg wysłał ciężarówkę, że mnie szczeliła. Bo miał w tym na pewno świetny plan. Nie, moi drodzy. Nie na tym polega Boża opatrzność. Boża opatrzność nie polega na tym, kochani, że Pan Bóg coś robi albo czegoś nie robi. Kochani, są na tym świecie rzeczy, które dzieją się z woli Pana Boga, czyli Pan Bóg ich chce i Pan Bóg bierze w nich udział. Co to są za rzeczy? Dobre, piękne, szczęśliwe, miłosne, łaskawe. Wszystko, co jest związane z Twoim dobrem, szczęściem, pięknem, miłością i wszystkim, co najlepsze w Twoim życiu. Tak? To jest wszystko wolą Pana Boga. On w tym bierze udział, Pan Bóg to prowokuje, Pan Bóg to robi. Pan Bóg oczywiście, nie naruszając Twojej wolności, nieustannie Ci to podsuwa i Pan Bóg robi wszystko, żeby się na to natknął. Tak. I uwaga, są w tym świecie rzeczy, które się dzieją bez woli Pana Boga. I nie są za żadnym zrządzeniem Pana Boga. Co to są za rzeczy? Choroby, śmierć, nieszczęścia, grzechy, zło, nienawiść, brak miłości, samotność i tak dalej. To nie jest tak, że te złe rzeczy Pan Bóg również zsyła na nas, bo oczywiście ma jakiś plan i one prowadzą do czegoś dobrego. Nie! Pan Bóg ich na człowieka nie zsyła. Pan Bóg nie ma z nimi nic wspólnego. One się dzieją dlatego, że ten świat ma wolność. I jeżeli ktoś cię nienawidzi, to nie dlatego, że Pan Bóg go sprowokował do tego, żeby cię nienawidził, że Pan Bóg siedział za uchem tego kierowcy i mówi: szczel go tą ciężarówką, bo ja mam pomysł. Wiem, że będzie go bolało, ale to będzie ku dobremu. Przecież to byłby sadysta jakiś. Kochani, Pan Bóg nie jest kimś takim.
Koni, jak jestem na cmentarzu i widzę takie małe nagrobki takich dzieciaczków, nie? Rok, dwa, które umarły. I koni, ja naprawdę rozumiem rozpacz rodziców, ale kiedy widzę na takim nagrobku taki napis: taka wola była Twoja, Panie, mam ochotę wziąć siekierę i mam ochotę porąbać ten nagrobek. Ja naprawdę, ja rozumiem rozpacz rodzica, który próbuje znaleźć się w tej sytuacji, nie? Nie, nie było wolą Pana Boga coś takiego. Tylko uwaga, na czym polega Boża opatrzność? Że Pan Bóg w rzeczach, które są zgodne z Jego wolą i Pan Bóg je nieustannie robi i je chce i nam podsuwa, i w rzeczach, które nie są zgodne z Jego wolą, Pan Bóg ich nie chce i ich nie podsuwa, ale niestety one się dzieją, bo ten świat jest wolny, to Pan Bóg i w tych mówi: damy sobie radę. Nie mówi: no tutaj to ja nic nie zrobię, bo żeście tak napsuli, że to nie damy rady. Pan Bóg mówi: okej, właściwie nieźle to zrobili, to był pomysł, dobra, to ja w to wejdę i teraz wyciągniemy z tego coś niezwykłego. Ale uwaga, to nie dlatego, że Pan Bóg to wymyślił. Mam nadzieję, że rozumiecie różnicę. Ona jest niby subtelna, nie? Ale ona jest ogromna. Pani, nigdy nie przypisujcie Panu Bogu czegokolwiek złego, trudnego w waszym życiu. I nawet jak mówimy takie zdanie: chwała Bogu, że była ta choroba, bo dzięki niej, nie wiem, ktoś się nawrócił, albo coś tam. To prawda, że bardzo możliwe, że dzięki niej ktoś się nawrócił, ale to nie znaczy, że Pan Bóg tę chorobę na człowieka zesłał. Tylko kiedy ona się wydarzyła, Pan Bóg mówi: dobra, to zamiast zrobić z tej choroby teraz nieszczęście i katastrofę, to spróbujmy, jeżeli dasz mi taką szansę, mówi do człowieka, zrobić z tej choroby ścieżkę do czegoś niezwykłego. Kochani, na tym to polega. Nasze zadanie to jest tak się zbliżyć do Jezusa i tak pozwolić Mu być z nami we wszystkim, żeby On mógł nam pokazać ścieżkę, jak z tego, co nam się dzieje, On jest w stanie zrobić coś niezwykłego. Jak z tej katastrofy, która się wydarza, jest w stanie zrobić coś, co będzie trampoliną do czegoś niezwykłego. Kochani, ja kiedy patrzę na swoje życie, ja mam bardzo dużo wtop w życiu. Mam taki okres życia, gdzie byłem strasznie daleko od Pana Boga. Gdzie byłem pogrążony w grzechy prawdopodobnie jak mało kto z was tutaj. Niewiele wiecie o grzechu. I nie, oczywiście nie licytujmy się, bo to głupia licytacja, nie? Ale są takie okresy, wiesz, jak o nich myślałem bardzo długo, to myślałem: Boże, dlaczego pozwoliłeś, żeby ja takie rzeczy robił? Dlaczego pozwoliłeś, żeby to się wydarzało w moim życiu? I teraz po latach, niestety to się zobaczy dopiero po latach, wiecie co widzę? Że wszystkie największe błogosławieństwa w moim życiu teraz, a ja mam przebłogosławione życie, ja mam najlepsze życie na świecie. Nikt z was nie ma takiego super życia jak ja. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Wszystkie błogosławieństwa mojego życia, wszystkie są zbudowane na tamtym. Że Pan Bóg moje największe dary i talenty zbudował na moich największych słabościach i porażkach. Uwaga, wiecie dlaczego? Pomyślcie, dlaczego zły atakuje w jakąś konkretną rzecz w człowieku. Gdyby to było nieważne, gdyby to nie miało żadnego znaczenia, to po co miałby to atakować? Wiecie, jak rozpoznać, gdzie masz największe swoje zalety i masz największą swoją siłę? Zobacz, gdzie jesteś najbardziej atakowany. Zły jest bardzo mądrym strategiem. Wiadomo, że jak się pokona najsilniejszą część w armii wroga, to potem już pójdzie. Jak masz miasto, jak sforsujesz bramę, która jest zawsze najbardziej strzeżona, nie? No to potem już wchodzisz i robisz, co chcesz. I uwaga, zły atakuje w nas zazwyczaj wszystkie nasze najważniejsze miejsca. Jak chcesz zobaczyć, jak ktoś mówi tak: od czego ja jestem, jakie ja mam talenty, jakie mam dary od Pana Boga? Najlepszym przewodnikiem jest szatan. Nie wiem, jak to brzmi. Oczywiście nie on sam, tylko jego działanie. Bo jeżeli szatan wali w jakąś rzecz w tobie,
Masz jakieś grzechy, do których ciągle wracasz. Masz jakieś miejsca słabości, gdzie ciągle sobie mówisz, Boże, czemu jestem taki beznadziejny tutaj? Czemu to zawsze upadam w tym miejscu? Czemu tutaj sobie nie radzę? Czemu tu się tak boję? To tam są właśnie te miejsca, gdzie masz poukrywane największe skarby. Bo zły w byle co nie uderza, bo co będzie marnował siłę na jakieś pierdoły. Jak chcę zabrać, to chcę zabrać skarb. To chcę zabrać coś drogocennego. Ja nagle odkryłem, że wszystkie te miejsca, gdzie ja byłem atakowany, gdzie upadałem, gdzie byłem grzeszny, gdzie byłem najbardziej po prostu delikatno słabo wrażliwy i tam mnie rozkładał na łopatki, to dzisiaj, kiedy je wziąłem w ręce, one są największą moją siłą. One są miejscem, gdzie się okazuje najwięcej łaski we mnie. Kochani, warto się temu przyjrzeć. Gdzie masz te słabości? Bo one ci wskażą kierunki twojej mocy. Jasne, że potrzebujemy Pana Boga, nie? Żeby nie pozwolić złemu tego zabrać. Bo on to chce zniszczyć, to jasne. Ale właśnie na tym to polega. To jest właśnie ten Jonasz, o którym wam mówiłem. Gdzie się okazuje, że największą jego słabością było to jego poczucie tej krzywdy. Ale właśnie tutaj Pan Bóg przeprowadził nawrócenie dla tych ludzi. Gdzie on był najsłabszy. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo tam najmniej Panu Bogu przeszkadzamy, bo tam nic nie umiemy zrobić. On tam może wtedy działać najszerzej, bo my tam jesteśmy bezradni. Bo tam się naszymi siłami wtedy nie da. Kochani, ja wiem, że to, co mówię dzisiaj, to jest trudne. Zdaję sobie z tego sprawę. Bo to jest de facto najtrudniejsza rzecz w życiu, żeby stanąć pośrodku tego, co ci się dzieje, bardzo źle. I oczywiście ja was nie zachęcam do tego, żebyście mówili, ale super, że mam te nieszczęście, jak fajnie. Nie, oczywiście, że nie. Panie Boże, to jest okropne, beznadziejne i mam nadzieję, że to się, nie to, że jutro, dzisiaj o 21 to się skończy. Ale jeżeli ty tu ze mną jesteś i jeżeli ja będę tu z tobą, to się nawet nie skończy dzisiaj o 21, tylko to może jeszcze potrwa. Dobra, to ja przestaję, Panie Boże, narzekać, tylko jedziemy w to. Kochani, bo wbrew pozorom, pozycja leżąca, czyli jak cię życie rozwali, nie? To chociaż boli, to jest najwygodniejsza pozycja świata, nie? Kochani, bycie ofiarą to jest najłatwiejsza pozycja w życiu. Nie, ja to w życiu nic nie mogę, bo ja mam życie tak rozwalone, że u mnie się nic nie da zrobić. I leżymy. Nie trzeba wstać wtedy. Boli, to prawda, nie? Ale jeszcze bardziej boli, że trzeba byłoby wstać. Mogę jeszcze jedną rzecz? Jest takie zdanie u Pana Jezusa, które dokładnie to pokazuje i bardzo je lubię, bo my je bardzo często trochę źle rozumiemy. Pamiętacie takiego genialnego pocieszacza Jezusowego? My go traktujemy zazwyczaj jak takiego misia Pana Jezusowego. Takie zdanie. Wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, przyjdźcie do mnie, a ja was pokrzepię. Pamiętacie to zdanie? To jest takie fajne zdanie, nie? No bo to jest taki misio. Jak jesteś taki biedny i taki utrudzony i taki obciążony, taki jesteś bidula taka. Chodź do mnie. A ja cię pokrzepię, ja cię tak przytulę. Tak cię, nie będzie ci tak źle. Nie o tym jest to zdanie. Co mówi Pan Jezus? Wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, czyli masz takie ciężary w życiu, że nie jesteś w stanie ich dźwigać. Obciążony, utrudzeni i obciążeni, czyli masz jakiś głaz, twoje małżeństwo, twoje grzechy, twoja choroba, twoje nieszczęście, twoja depresja. Mówisz, Jezu, ja już tego nie dźwigam, ja już naprawdę nie mogę tego unieść. Co mówi wtedy Pan Jezus? Jak masz takie rzeczy, to twoje zadanie jest tylko jedno. Masz przyjść do mnie. Czyli sam tego nie dźwigniesz, ale masz zacząć ze mną być. Nie oczywiście przyjść jednorazowo, cześć, jestem i potem pójść, nie? Tylko masz zacząć ze mną być. A jak zaczniesz ze mną naprawdę być, teraz uwaga, tu jest akurat polskie tłumaczenie, wyjątkowo genialne. To ja cię pokrzepię. Kochani, co to jest krzepa? No krzepa to jest siła.
jak mówimy o ten chłopiec krzepki, to jest taki zbity, nie? Taki, że po prostu taki cały w ogóle gotowy do... Taki mały głazik, nie? No to jest krzepa, ale ktoś ma krzepę w łapach, nie? To znaczy, że jest taki... Czyli co mówi panie? Panie, że nie mówi, to ja ci wtedy, bidoku, tak cię pogłaszczę wtedy. Nie, mówi, ja ci wtedy dam siłę. Uwaga, do czego siłę? No do tego, żebyś ten ciężar dźwignął. I tu jest wtedy rozczar w naszych oczach, nie? A, ja myślałem, że on to zabierze. Jezus nie mówi, przyjdź do mnie, ja ci to zabiorę. Tylko mówi, przyjdź, a ja ci dam siłę. Dźwigniesz i jedziemy z tym wozem. I potem mówi co? Bo jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie. Wiecie, co to jest jarzmo? To jest takie coś, co się kuniowi zakłada na głowę, żeby go podpiąć do wozu. Taka wtyczka, nie? Koń dostaje jarzmo na głowę i ciągnie wóz. Czyli co mówi Jezus? Ty idziesz przez życie i ciągniesz wóz jakiś. Co mówi Jezus? Sam go nie uciągniesz. I nie mówi, przyjdź do mnie, ja cię uwolnię od tego woza. Nie mówi, przyjdź do mnie, wtedy ja się podepnę jako drugi koń. Razem ten wóz pociągniemy i się okaże, że to jarzmo jest słodkie, a ten ciężar jest lekki. To może Jezus zrobić. Kochani, ja nadal mam w życiu różne trudne sprawy. Nie tak, że one się skończyły. Nie. Mimo, że wam mówię, że mam najszczęśliwsze życie na świecie, bo mam najszczęśliwsze życie na świecie, mam również bardzo trudne sprawy. Moja mama jest chora na raka na przykład, nie? Ma raka wątroby. Wiem, co znaczy zmagać się z taką sytuacją rodzinną. Mam różne swoje trudności. One są słodkie i lekkie. Naprawdę. Nie to, że ich nie ma. Nie to, że nie ma momentu, kiedy się boję. Pewnie, że się boję. Nie to, że nie ma takiego zmagania, że jestem bezradny, stoję przed Bogiem i mówię, Boże, nie dźwignę tego. Mam takie momenty, oczywiście, że mam. Ale jeżeli jestem z Nim, On mówi, jarzmo moje stanie się słodkie, a brzemię lekkie. Mówi, pociągniemy to. Wiecie, kiedy to jest wyzwalające? To jeśli człowiek przestaje bać. Bo jeśli on ma coś w rękach, no to halo. To sobie poradzi. Kochani, ja wiem, że wolelibyśmy tą wersję drugą. Ale nie ksiądz powie tak, żeby tak zrobić, żeby to Pan Bóg wszystko zabrał i żeby było już dobrze. No to tak jak powiedziałem, to się nazywa trumna. To jeszcze trochę trzeba poczekać. Rzeczywiście, kochani, on wtedy wszystko zabierze. To prawda, taki czas kiedyś przyjdzie. Sam to obiecał, że otrze każdą łzę. Ale to będzie po śmierci. Natomiast tutaj mamy coś, ja uważam, znacznie fajniejszego. Bo to jest przeniesamowite i przepotężne, że można doświadczać czegoś trudnego i nie być tym przygniecionym. Że może dziać się naprawdę źle w twoim życiu, a to cię nie niszczy. Mało tego, to ci daje siłę w ogóle się okazuje. Tak miał Jezus. Że okazało się, że z jego największego cierpienia się rozlało życie. Że z jego śmierci się rozlało zbawienie świata. Że z jego ran rozlało się zdrowie. Kochani, to jest nawrócenie. To już łatwiej nie grzeszyć, nie? To prostsze. Niż zmienić to myślenie. Moi drodzy, niech tyle wystarczy. Bardzo chciałbym, żebyście sobie to spróbowali chociaż trochę przemyśleć. Bo nie ma piękniejszego widoku niż człowiek, który doświadcza trudnych rzeczy, który w nich wstaje i mówi, to jedziemy. To jest najpiękniejszy widok na świecie. Gdzie w tym człowieku się objawia taka moc Pana Jezusa i taka miłość Pana Jezusa, bo to nie jest mocą tego człowieka. Mówi, wstaje i jedziemy. To dawaj życia, co tam masz. Coś jeszcze? Bo możemy tak jak Pan Jezus, że nawet śmierć nas nie przygniecie. Znacie taki dowcip o zmartwychwstaniu? Często go dominikanie opowiadają na Wigilię Paschalną. Możliwe, że to wam też mówili. To wam przypomnę. Bardzo lubię ten dowcip. Pamiętacie, jak Józef z Arymatei poszedł do Piłata poprosić o ciało Jezusa, nie? Jest taki fragment Ewangelii. Bo chciał je pochować w swoim grobie, nie? Bo Józef miał grób.
Najdowsi jest taki, że idzie Józef z Arymatei do Piłata i mówi: słuchaj, no bo tam ten Jezus tam umarł, jest tam teraz zdjęty z krzyża i ja mam taki grób, mówi, taki nowy, tam jeszcze nikt nie leżał, taki świeży zupełnie. Czy ja mógłbym wziąć to ciało Jezusa i mógłbym je tam złożyć w tym grobie? A Piłat pyta: no to tak ci nie szkoda? No bo masz taki nowy, a tu taki złoczyńca. A Józef mówi: nie, nie, to tylko na weekend. To jest Pana Jezusowe podejście do śmierci. Nie, nie, to tylko na weekend. Powiem wam jeszcze jedno, dobra? Nawet już na koniec. Ja spotkałem kiedyś świętego, w którym to zobaczyłem w najpiękniejszy sposób. Może o nim słyszeliście, większość pewnie słyszała. Mieliśmy takiego świętego, ojca Joachima Badeniego. Słyszeliście o nim? Niektórzy pewnie tak. Taki dominikanin, żył, no już ładne kilka lat temu zmarł. Zmarek miał 97 lat. Był mistykiem. Ja pierwszy raz w życiu jedyny spotkałem mistyka. To był człowiek, który miał po prostu bezpośredni numer telefonu do Pana Boga, nie? No nie, nie, niewiarygodny człowiek. I byłem przy śmierci ojca Joachima. Widziałem, jak ojciec Joachim umierał. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem w życiu. Która dla mnie jest najlepszym dowodem na to, że Pan Jezus zmartwychwstał i że śmierci już nie ma. Bo nie ma. Tylko trzeba zobaczyć, jak umiera święty. Wtedy się wie, że coś takiego jak śmierć nie istnieje. Wiecie, jak ojciec Joachim umierał? Było po 21. Ojciec Joachim już od chyba 2 miesięcy nie wstawał z łóżka, miał biodro złamane. Tego się nie dało już naprawić, no bo w tym wieku nie da się zrobić operacji, to jest zbyt niebezpieczne. Więc leżał taki cierpiący z tym biodrem. Bóg nie narzekał oczywiście. Kiedy umierał, mamy taki w klasztorze takie dwa dzwony. Jeden jest taki normalny, taki od zwykłych rzeczy, tam posiłki, modlitwy i tak dalej. I drugi dzwon, który dzwoni tylko w dwóch wypadkach. Jak jest, ktoś umiera, albo jak jest pożar. Nie? Czyli taki emergency, nie? Żeby uważać, bo coś się dzieje. No i zadzwonili tym drugim dzwonem, więc wszyscy wiedzieli, że chodzi o Joachima. Więc polecieliśmy tam wszyscy do niego do celi. Ojciec Joachim dwie rzeczy zrobił wtedy. Po pierwsze kazał zawołać przeora. Wtedy przeorem był ojciec Paweł Kozacki. Paweł miał wtedy chyba, ja wiem, za 45 lat pewnie. Joachim miał 97, nie? No więc spokojnie Paweł był, nie wiem, wnukiem jego mógłby być, nie? I mówi Joachim do przeora tak. Ojcze przeorze, 70 lat temu złożyłem ślub posłuszeństwa, jak wstąpiłem do zakonu. No i w związku z tym wolno mi robić tylko to, co mi pozwolą. Ja mam taką prośbę, czy ja bym już mógł umrzeć? Więc Paweł się oczywiście rozpłakał i mówi: no ojcze, zgadzam się, bo tak to pewnie ojciec by żył na wieki, to niech będzie. Umarł jakieś 2 minuty później, nie? Dostał zgodę, no to wziął i umarł, nie? No proste. I jak umierał, powiedział następujące 3 zdania. Otworzył tak szeroko oczy, uśmiechnął się i powiedział tak. Wesele przygotowane, oblubieniec nadchodzi, idę tańczyć. I umarł. On nie umarł. Jestem przekonany, że jak śmierć tam stała, to się nie zorientowała w ogóle, co się wydarzyło, nie? Że chłop poszedł i gdzie on jest, nie? Bo on poszedł bezpośrednio na wesele. On zobaczył salę biesiadną, wszyscy już tańczą, on to biodro złamane. Już idę tańczyć. On nie umarł, koń, on nie zauważył śmierci. On po prostu przeszedł na wesele. To jest dokładnie to. Jak ktoś jest naprawdę z Panem Jezusem, tylko naprawdę. Jak ktoś zbuduje z Jezusem więź taką, że Go dopuści bardzo blisko siebie. Że pozwoli Jezusowi mówić w swojej głowie nieustannie: myśl inaczej. I nie będzie mówił: ale Jezu, nie, to tak nie może być. Myśl inaczej. Jak ktoś Go wpuści do siebie, nawet śmierć Cię nie pokona, bo jak Cię może pokonać? On już dawno pokonał. Po prostu zamkniesz oczy, po sekundzie otworzysz i o kurde, ale jedzenie. Bo to będzie uczta. I tyle. Jakie piekło, jaki czyściec. Dla ludzi, którzy są z Jezusem, nie ma takiej rzeczy. Tak się wchodzi bezpośrednio do Niego. Bez Jezusa to jest po prostu płacz i zgrzytanie zębów, nie? Jak mówi Ewangelia, to jest jasne, bo bez Jezusa ta śmierć jest po prostu przepotężna. Ale z Jezusem, jak mówi Paweł, gdzie jest śmierci Twój oścień? Gdzieś Ty jest w ogóle, mówi. Gdzie Cię widzieli? Koni, o to w tym chodzi.
Spróbujcie trochę, proszę sobie o tym pomyśleć. Amen.